Siemaneczko, siemaneczko, ja jestem Saleczka. W dzisiejszym odcinku za pomocą paru gliczy po prostu zniszczę Fortnite'a jednym słowem. Będę chociażby latał, czy też na przykład teamował się z moim ziomeczkiem, aby pokazać wam, że reguły w Fortnite'cie da się złamać w bardzo łatwy sposób. Jeśli spodobał wam się ten materiał, to koniecznie zostawcie lajka pod tym filmem, subika na tym kanale, wpisujcie kodik smalczyk w sklepie Fortnite oraz możecie dać znać tam na dole w komentarzu, o której godzinie chcecie, aby się teraz pojawiały filmy, ponieważ jak wiecie jest szkoła. I to tyle, zapraszam was do oglądania, yo! A więc dobra, widzę, pierwszy glitch to dziś, do niego potrzebujemy kolegi. Ja sobie do pomocy wziąłem Jetikisaba, siema. Siema. I tak, aby wykonać ten glitch i abyśmy mogli latać razem z naszym kolegą, potrzebujemy 2 grabajtonów, więc widzimy się dosłownie za sekundę, jak już je znajdziemy. Dobra, mam grabajtona, stary. Z tego co już wiem, to mam w takim razie 2 grabajtony, teraz tylko nie paść, się zgrupować. I już wam możemy pokazać, na czym polega ten glitch. A więc dobra, widzowie, tak jak widzicie, ja już mam z Jetikisabem 2 grabajtony, więc każdy z nas sobie bierze jednego. Aby wykonać tego glitcha, jedna osoba z was musi wziąć sobie apteczkę, a druga potkę. Następnie, tak jak widzicie, Jetikisab teraz będzie trzymał małą potkę, na którą ja sobie wskoczę po prostu. A więc dobra, ja sobie staję na itemie i teraz Jetikisab musi wskoczyć na moją małą potkę. Jak zobaczycie sami, jak on na nią wskoczy i ja ruszę sobie kursorem, to jak sami widzicie, będziemy we dwójkę lecieli i możemy sobie tak lecieć pół mapy, lecimy do Jetikisab. Jak sami widzicie, jest to totalnie powalony efekt, to kręci się aż w bani od tego, no nie wiem co mam wam więcej powiedzieć. Oczywiście jak podniesiecie paprykę, to zlecicie w dół, zresztą zobaczcie sami co się dzieje. Na Jetikisab, oddam mu małą potkę i zrobimy sobie tego glitcha gdzieś w strefie i zobaczymy czy jacyś ludzie nas zobaczą po prostu. A więc dobra, ja sobie strzelam w niebo, może ktoś tu przyjdzie, biorę sobie szybko te 2 itemy, tak jak Jetikisab, staję sobie najpierw na małą poteczkę, Jetikisab skacze sobie na paprykę. I teraz tylko ruszam myszką i lecimy sobie do nieba, a mnie wywaliło, o co tu biega? Próba numer 2, pyk. Co jest? Jak my lecimy wysoko? O co tu chodzi, widzowie? Teraz tylko znaleźć jakichś ludzi, aby ktoś nas zobaczył. Nie wiem, tu się sterować, stary, nawet nie da. Nie no, da się. No to dawaj na ten mościk lecimy. Naucz mnie, czekaj, spinguję ci go. Na ten mościk nie naucz latać. Tak znaleźć ludzi. Tam są ludzie, stary, dawaj tu. Leć tu i musimy ich zobaczyć, czy oni nas zobaczą, czy nie. Dobra, strzela do kogoś, czy on do nas strzela? Chyba nie. Dlaczego my lecimy w dół? Ej, do góry patrz. Do góry patrz, dobrze, lecimy w górę. Dobra, strzelają do nas widzowie, strzela ziomek stąd, patrzcie od nas. I może nie, podniosłem to mi z klikiem. Launchpad, żyj. Nie, co ja zepsułem to widzowie, bo scrolla w dół mam podnoszenie. Nie, ja się tak nie mam, i musimy ich pokonać. I respi od ich soba, ale teraz odwaliłem banianę widzowie. Dobra widzowie, my sobie razem w dół lecimy do strefy i szukamy jakichś ziomków, aby znowu na nas zareagowali w taki sposób jak przed chwilą. Uważaj na drzewo, stary, proszę. Jest, jaki unik. Nie, czy ty zawaliłeś to drzewo? Tylko nie mam swojej tej. Daj, potka leci w dół. Na to stań, na to stań. Stajesz tam, kimerę broń, gościu. Nie, nie stajesz. No i dobra, ja tych sobie jeszcze snajpę dostał. Tak wyglądał glitch z grabajtemem. Teraz pokażę wam inny sposób na latanie. Przejdźmy do niego, cyk. A więc dobra, aby wykonać drugi glitch na latanie, tym razem będziemy frizowali grę za pomocą latania i łódki. Musimy wejść sobie na tryb Party Royale. Do niego nie potrzebujecie kolegi, aczkolwiek ja już jestem z Jetikisabem, to go sobie wezmę, aby pokazać tego glitcha i zobaczymy jego reakcję na ten glitch. A więc jak już jesteście w trybie Party Royale, musicie udać się w to miejsce, tak jak sam widzicie, i musicie odebrać sobie 5 crash padów, jest to konieczne do wykonania tego glitcha. Pyk, 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 odbieram sobie je wszystkie jak szef. Jak mam już 5 crash padów, to udajemy się w to miejsce, gdzie mamy łódkę, czyli tutaj. Tą łódkę sobie od razu nakierowujemy na stronę, aby polecieć. I teraz musicie rzucić sobie 5 crash padów na siebie, tak jak tam widzicie. Zapraszam cię Jetikisab do łódki i zobaczyć co się stanie. Musicie zaczekać, aby załadował wam się boost i wjeżdżacie w te crash pady na buście i zobaczcie co się dzieje. Wlatujecie bez daleko. I za chwilę z tego co wiem, to po prostu powinniście umrzeć, jak sam widzicie. Spodziewałeś się tego Jetikisab? Niestety nie. I cyklopy. I teraz jak sam widzicie, jesteście sfrizowani. Klikam mysz, klikam klawiaturę, nawet wam nie wiem czy to mogę pokazać. Klikam wszystko, nic się nie dzieje widzowie. Jestem zamrożony totalnie. Serio? Ja se mogę się ruszać, odwróciłem. No jadasz, ja nic nie mogę robić. Teraz jedyne co ja mogę zrobić, to kliknąć leave match i wyjść po prostu z gry. Więc tak możecie zniszczyć w bardzo prosty sposób Fortnite'a. I przejdźmy do kolejnego, trzeciego sposobu, aby niszczyć Fortnite'a. Pyk. A więc dobra, skoro łamiemy wszystkie zasady i reguły, które są jakimiś normami w Fortnite'cie, to muszę się wystajpować z Jetikisabem na zwykłym solo i po prostu się stimować na przeciwników. Jesteś na to gotowy? Jestem. No to dawaj, pamiętajcie widzowie,
Pamiętajcie widzowie, nie róbcie tego, bo jest to nie zakazane. Nie róbcie tego w domu, ponieważ możecie dostać walicję, my ryzykujemy na własną rękę. I dawaj ready na 3, 2, 1, go! A więc dobra, mi zaraz boost startuje, ile masz osób 5 stop? 94. No to to nie ten serwer, wychodź do lobby. Ja myślę, że zwykłe solo będzie o wiele ciężej się wystajpić niż na ręce jednej solo, co uważasz o tym? Czy tak może być? No to dawaj na arenę, lecimy solówkę jedną i zobaczymy jak czempiony się zrajdżują. A więc dobra, ja już wiem, że ja TikTok jest tam w bliźniakach, więc idę sobie do niego. Gdzie ty jesteś dokładnie stary, w którym dołku, czy nawet podziemia, wiesz? Podziemia. Dobra, idę do ciebie, a gdzie jest ten ziołek? Jestem za brykową ścianą. Ty jesteś za brukową, czy on? Ja. To ty, tak? Dobra, to masz stary fotki, proszę cię bardzo i dawaj lecimy w niego, stary. Czego my się boimy? Pa, 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 podbijam mu ścianę, dobra mam, chodź. To 10 minus. Dobra, to dawaj, lecimy się za mną. Pyk, pyk, dawaj, chodź mu stary. Dawaj, 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 lecimy cała naprzód. Chodź, chodź, chodź. Lecę, lecę. Dawaj, dawaj, dawaj. Ten, nie bij mnie, nie bij mnie, super. O to chodzi o TikTok, tak to ja mogę grać w tego Fortnite'cika. No, tak to umiem sobie. Chodź w podziemia, idziemy razem. Dobra, wyszedłem, dawaj na haja, bo tu się... Albo dawaj kolapsuj ich za dół, dawaj kolapsik taktyczny. Teamplay, ponad wszystko, wiadomo. Pyk. Czego to się trzyma? Kolej. Ta, ale ten ziomek kleci i dead jest. Widzę. Chcesz pompkę, czy masz? Nie ma. Jest tam nie? Rób co mnie. Dawaj. No, naprzód. Dobra, dead. Tańcz mu. Nie bij mnie, halo, tańcz mu. Take DL, byku, ma ty coś gadać. Nie mam take DL, kolejny. Dobra, czekaj, ja tutaj cofnę, chillujesz? Ho, 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 to ja. I on jest, to ty, dobra. A, jest. Ale matca nie... Chodź, dam ci matrzyki, co ty myślisz? Masz, łapio, tick, stop. To masz, pompeczkę masz. Czego jeszcze potrzebujesz? Trzeba mi ścianę. Masz pompę, a, kurwa. A, mam. Dawaj, mam ścianę, dawaj. Chodź mu tam na banie, twarda bania, dawaj, lecisz. Podmieniam mu ścianę. Dobra. Zaciągnąłem na dół z nim. Dobra, on dead. Dobrze, stop, to ja, halo, nie bij mnie. Take DL wyleczymy. Ale nie chcę tutaj bana dostać, tak? Takiego bana, o czym ty mówisz? Oczywiście widzowie, tak jak wcześniej zaznaczyliśmy, nie róbcie tego w domu, ponieważ możecie dostać banicję, my z Jodixowem ryzykujemy na własną rękę. Że ziomek cały czas nas obserwuje, w sumie mu się je dziwię. Ja wam pokażę kolejny sposób, jak zepsuć Fortnite'a. Tym razem lecimy sobie Ferrari, widzowie. Patrzcie to, widzowie, pyk. Używamy glitcha i lecimy do... O Jezu święty, że ja zahaczyłem o coś jeszcze raz. Kurde, prawie trafiłem. Daj, wyskakuj, stawiam launchpadzika. I lecę na haja, dawaj ze mną na haja. Dobrze. Jest na haju ziomeczek, dawaj go. Pamiętajcie, że dwóch na jednego to banda łysego, ale czasami trzeba, tak? Dawaj go, laseruj. 63. Dawaj. Stawiam pada krótkiego, chodź. Dawaj, kolapsuję go. Leci w dół. On mi. Kolejny ziomek. Dobra, crack, dead. Super. Chodzi mi. On dawaj, mi. Dawaj go. Kołna ma wojsk. Dobra, super. O Jezu, czekaj, który to jest ty, a który on? Tak, dostałem. To jest on. Dobra, dawaj, schowaj go. Ty masz kraka, czy on ma kraka? On. Dawaj, podbijam ścianę. Zero ma. Dawaj go. Samuj go, super Jotixo, po to chodzi widzowie. Tak się robi kontencik, a wy coś gadacie. Teaming top. Dawaj, kolejny ziomek przed nami. Lecimy po niego Jotixo. Dawaj, twarda bania. Ej, ty do mnie, halo. Ja rozumiem, że się bana boisz, ale to tego zioma możesz bukejować, a nie mnie. 140. On ma kraka, tak? Dawaj go, on jest na dole. Dobra, dead, super Jotixof. Ja w szoku, nie bij mnie, ja uciekam, my się bijemy, żaden teaming tu jest grany ziomek, pa, my się bijemy, galafighter ja jestem. On krak, idź stąd, nie oglądaj mnie, gościu. Dobrze, wyszedł, teraz możemy się teamować jak szefy. Zostało 11 osób, z czego ja żyję z Jotixofem, czyli zostało 9 przeciwników do pokonania. I ciekawi mnie, czy w ogóle jest szansa, byśmy otrzymali bana, bo już dosyć długi czas się teamujemy i póki co nic, ani ostrzeżenia, ani bana, ani nic. Ale czekajcie, bo teraz to nie chcę paść, dawaj do mnie, Jotixo, gdzie ty jesteś? Tak. Jak jest na haju, zleciał w dół.
Ej, bana dostałem chyba, skikowało cię? Tak, jest gry, tak, mnie też. Let's go! Dostaliśmy widzowie bana za teaming, jak sami widzicie. You have been kicked for teaming, please remember to play fair in Fortnite. Czyli co, jednym słowem nie możecie się teamować, jak widzicie, my dosyć długo mogliśmy to robić i nic się takiego nie działo. Więc myślę, że złamałem większość zasad Fortnite, robiliśmy glitche, lataliśmy, teamowaliśmy się, gdzie nie powinniśmy tego robić, więc myślę, że odcinek wyszedł całkiem spoko. Ja wam dziękuję za oglądanie, oczywiście wpadajcie do Etixowa na kanał i trzymajcie się, do następnego, na razie, piąteczka, yo yo. Siema.